Droga wojewódzka nr 198 przebiega od Radgoszczy do Sierakowa. Między innymi przez miejscowość Kaplin, w której się właśnie znajdujemy. W Kaplinie krzyżuje się kilka szlaków turystycznych, pieszych, rowerowych i konnych. I tutaj właśnie chcę dziś Państwa zabrać na wycieczkę. Znajdujemy się teraz przy szkółce leśnej w Kaplinie, prowadzonej przez Nadleśnictwo Międzychód. To tutaj w każdym roku powstaje około 4 milionów sadzonek, które wykorzystywane są do odnawiania puszczańskich zrębów. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się jezioro Młyńskie. To murenowe jezioro, które zajmuje powierzchnię 34 hektarów, a jego maksymalna głębokość to 18 metrów. Do tej pory najczęściej oglądanym filmem na naszym kanale jest ten dotyczący Radusza, dawnej puszczańskiej wsi, która przestała istnieć. Wiele razy pytacie mnie Państwo o to, jak dotrzeć do tej miejscowości. Pytacie, więc odpowiadam i zapraszam. To tutaj rozpoczynają się dwa szlaki rowerowe śladami Radusza. Jeden, oznaczony kolorem żółtym, ma długość 14 km. Drugi, oznaczony kolorem niebieskim, jest o 9 km dłuższy. Wyznaczone są drogami polnymi i szutrowymi, o czym warto pamiętać, szczególnie latem. No to co, ruszamy! Początkowo oba szlaki przebiegają razem, wspólnie. Docierają do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Mokrzcu. W tym miejscu mieści się Izba Pamięci Wsi Radusz, do której warto zajrzeć. Izba ta nosi imię Jerzego Przybylskiego. Jerzy Przybylski odegrał ważną rolę przy zachowaniu pamięci tej wsi. Był jednym z ostatnich mieszkańców Radusza. Jego ojciec Franciszek był pracownikiem posterunku dawnej Straży Granicznej. W izbie można zobaczyć to, co udało się zachować po dawnej miejscowości. Między innymi zespół 15 tabliczek poświęconych mieszkańcom Radusza poległym w I wojnie światowej. Te tabliczki pierwotnie znajdowały się w kościele ewangelickim w Raduszu. Izba jest czynna w każdą sobotę letnich wakacji w godzinach od 10 do 14. W pozostałej części roku mogą tu zaglądać grupy zorganizowane po uzgodnieniu terminu w Nadleśnictwie Międzychód. Kamień Święta Lasu to kolejny obowiązkowy przystanek na trasie szlaków. 29 kwietnia 1933 roku międzychodzcy leśnicy odsłonili w tym miejscu kamień z okazji Święta Lasu. To święto zbiegło się wówczas z zakończeniem sadzenia drzew po gradacji strzygoni hojnówki, która zniszczyła około 75% Puszczy Noteckiej. W 2023 roku, dokładnie w 90. rocznicę ustanowienia Święta Lasu, Nadleśnictwo Międzychód podjęło inicjatywę wybudowania nowego pomnika, w której został wmurowany kamień pierwotnego Święta Lasu. W tym miejscu po raz pierwszy oba szlaki się rozdzielają. Niebieski wiedzie dalej na północ do Sowiej Góry, a następnie na wschód do leśniczówki Radusz. Żółty natomiast wiedzie bezpośrednio do historycznego centrum Radusza. To jest miejsce, gdzie oba szlaki ponownie się łączą. I tutaj tak naprawdę zaczyna się dawne centrum Radusza. Nieopodal znajdowała się niegdyś poczta, a tutaj karczma. Wybudował ją Niemiec Karl Hartwig, a po I wojnie światowej prowadził Polak pan Matecki. W tym miejscu znajduje się leśny parking, gdzie można zaplanować krótki odpoczynek bądź posiłek. Może być na hamaku. Aż trudno w to uwierzyć, ale przed chwilą mijaliśmy szkołę. Przed nami dawna pastorówka, a kawałek dalej znajdował się niegdyś kościół ewangelicki. I tutaj trzeba mieć się na baczności, bo szlak za chwilę ostro skręca w prawo. Radusz powstał ponad 320 lat temu, a więc około 1700 roku, na prawie holenderskim.
Pierwsi osadnicy przyjechali tutaj z Dolnego Śląska i zajęli się karczowaniem lasów i osuszaniem terenów. Po I wojnie światowej, kiedy Polska wróciła na mapę świata, mieszkańcy Radusza wyjechali. Ich miejsce zajęli tutaj Polacy. Podczas II wojny światowej polskich mieszkańców wysiedlono, a ich zabudowania rozebrano. Dlaczego? Otóż dlatego, że niemieccy dygnitarze postanowili urządzić sobie w Puszczy Noteckiej tereny łowieckie. W tym miejscu oba szlaki po raz drugi się rozłączają. Żółty skręca w prawo, a niebieski jedzie prosto i zahacza jeszcze o jezioro Szeken Wielki. Warto tam zajrzeć, bo widoki są piękne, choć jezioro zajmuje powierzchnię 12 hektarów, a jego głębokość to tylko 2 metry. Tutaj po raz kolejny oba szlaki się łączą i razem wracają w okolice Szkółki Leśnej w Kaplinie. I w tym miejscu kończy się nasza wycieczka. Jadąc szlakami, zwróćcie uwagę na ruiny ukryte w lasach. Jeśli nie znajdziecie ruin, to zwracajcie uwagę na zdziczałe drzewa owocowe. Kiedyś obok nich funkcjonowały gospodarstwa. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie jakiś ślad w komentarzach po sobie, a może po prostu napiszcie, jakie miejsca krainy z jezior Wy odwiedzacie. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.